co pozytywne w spotkaniu rekordzistek z Tarnowią, to na pewno zero z tyłu. Tak, udało nam się zachować pierwsze czyste konto, cieszymy się z tego, natomiast myślę, że sukces czy radość byłaby tym większa, jeżeli po stronie zysków byłaby choć jedna bramka. To mecz z gatunku, jego rezultat, po którym można powiedzieć, że dwoje rannych, choć bardziej ranny w tym spotkaniu, po tym spotkaniu jest jednak rekord, bo tylko jeden punkt. No zdecydowanie te dwa bezpośrednie pojedynki z drużynami bezpośrednio sąsiadującymi z nami w tabeli. Myślę, że cel naszym przeciwnikom przyświecał w obu spotkaniach, czyli dzisiejszym i tym ze Szczecinem, taki, żeby tych spotkań nie przegrać. Myślę, że oni ten cel zrealizowali, bo i dzisiaj remis bezbramkowy ostatnio też nas to nie przybliża jakby do tego, żeby tutaj gromadzić te punkty w kompletach, żeby się zbliżać do bezpiecznego miejsca. Natomiast no, tak jak to na początku wspomnieliśmy, na pewno ta gra do końca konsekwentna w defensywie, myślę, że naprawdę z drużyną, która posiada tą indywidualność dużą w swoich szeregach w linii ataku, to świadczy dobrze o funkcjonowaniu dzisiaj bloku defensywnego. Zwłaszcza, że w drugiej części spotkania można było odnieść wrażenie, że jednak bliżej tego gola są Tarnowianki. No myślę, że tutaj w przypadku dziewczyn nowych też było widać, że jednak tego rytmu meczowego brakowało. Zmiana ustawienia w naszym wykonaniu w zamyśle miała spowodować to, że będziemy troszkę groźniejsi w ofensywie. Odkryliśmy boczne sektory boiska, no i to też przeciwnik wykorzystywał. No generalnie uważam, że w tym ostatnim kwadransie meczu już chyba obie drużyny jakby postawiły wszystko na jedną kartę i chciały tą szale zwycięstwa przechylić na swoją korzyść. To skoro mówiliśmy już o nowych zawodniczkach, o personaliach, jak trener oceniłby występ dwóch ukraińskich zawodniczek w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że pozytywny występ zarówno jednej, jak i drugiej dziewczyny. Na pewno jeszcze będzie szwankowała tutaj komunikacja, czy zrozumienie się w tym, co robimy na boisku, ale myślę, że z każdym tygodniem, z każdym treningiem będą funkcjonowały w naszym zespole coraz lepiej. Zatem powodzenia w kolejnych spotkaniach rekordzistek. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.